Rafał Koczek, witam serdecznie widzów Kroniki Kozienickiej i zapraszam na serwis sportowy kroniki. Dzisiaj trzy dyscypliny: piłka nożna, siatkówka i tenis stołowy. Rozpoczynamy od rozgrywek Tymek z ligi okręgowej. Dwa wyjazdowe mecze rozegrała NEA Energię Kozienice. Serię spotkań bez porażki przerwał LKS Promna. A mecz w Nowym mieście nad Pilicą miał niesamowity przebieg. Trzynasta kolejka pechowa dla piłkarzy Enei Energii Kozienice. W sobotę nasz zespół po raz pierwszy w tym sezonie zszedł z boiska pokonany. W meczu na szczycie Tymex Ligi Okręgowej podopieczni Mariusza Sztobryna przegrali na wyjeździe z LKS-em Promna 1-2. Gospodarze prowadzenie obili już w 10 minucie po trafieniu Sebastiana Ząbkowskiego. Wyrównał Roman Skowroński wykorzystując rzut karny podyktowany za faul na eugoniuszu kołdziejczyku. Decydującą bramkę zdobył w 68 minucie Michał Orłowski. Energii nie udało się już odpowiedzieć. I mimo, że nasz zespół w przekroju całego spotkania wyraźnie przeważał, punkty zostały w falencicach. To siódme z rzędu zwycięstwo LKS-u. Duże emocji było także w spotkaniu czwartej i trzeciej drużyny tabeli. Jodła, choć dwa razy wychodziła na prowadzenie, przegrała z powiślanką Lipską 2 do 3. Goście gola na wagę trzech punktów zdobyli w 90 minucie. Grad bramek w Suchej i Mogielnicy. Drogowiec rozbił Zodiak 8-0, a Mogielanka przegrała z Królewskimi 3 do 5. Goście triumfowali także w Nowym Mieście i Szydłowcu. Pilica uległa 2-3 orące, a Szydłowianka przegrała 0-2 z Orłem Wierzbica. tu własnego boiska poza LKS-em wykorzystał tylko Zawisza. W Siennie gospodarze pokonując 1-0 Iskregust wygrali piąty kolejny mecz. Podziałem punktów zakończyły się spotkania w Radomiu i Policznie. W rywalizacji centrum ze Zwolenianką oraz Gryfa z Iłżanką było 1-1. Niespodzianką jest tylko ten drugi wynik. W środę nasz zespół rozegrał zaległe spotkanie dziewiątej kolejki. Po szalonym spotkaniu NEA Energia zremisowała z Pilicą Nowe Miasto 4 do 4. Wynik zmieniał się jak w kalejdoskopie. Do przerwy gospodarze prowadzili 2-0, ale już po kwadransie drugiej odsłony było 3-2 dla Energii. Bartłomiej Książek na skompletowanie hatrika potrzebował zaledwie 9 minut. Pilica jednak szybko wyrównała. Ogromne emocje były do samego końca. Gdy w 89. minucie Marcin Fusiek trafił na 4 do 3, wydawało się, że Kozieniczanie wyjadą z kompletem punktów. Gospodarze grali do końca i w ostatniej akcji meczu doprowadzili do wyrównania. Po spotkaniu jedni i drudzy odczuwali duży niedosyt, więc wydaje się, że remis jest najbardziej sprawiedliwy. Enea Energia pozostała na pierwszym miejscu. Kozieniczanie mają 4 punkty przewagi nad Promną. Tuż za plecami LKS-u są Powiślanka Drogowiec i Królewscy. Na dole tabeli nie zmieniła się kolejność na sześciu ostatnich miejscach. 16 punktów ma Pilica, 15 Gryf, 3 mniej zgromadziła Iskra. Dalej są Mogielanka i Zodiak, a stawkę zamyka Jurzanka Kazanów. Rozpoczęły się rozgrywki regionalnej ligi młodzieżowej NEA Cup 2020. W pierwszym turnieju zagrało pięć zespołów. Rywalizacji przyglądał się Stanisław Kacperek. 24 października na boisku Orlik w zespole szkun numer 1 Rozegrany został pierwszy turniej eliminacyjny Regionalnej Ligi Młodzieżowej Enea Cup 2020. O imprezie mówi prezes Enei Energii Paweł Rajn. Jest to dzisiaj pierwszy turniej z cyklu, który wspólnie z naszym sponsorem Eneo oraz Gminą Kozienice chcemy zapoczątkować od tego roku, czyli Regionalna Liga Młodzieżowa dla, to jest projekt skierowany dla szkół z naszej gminy, w tym roku z naszej gminy. W przyszłości chcemy rozszerzyć na też szkoły z powiatu. Celem turnieju jest propagowanie i popularyzacja piłki nożnej w Kozienicach. Zachęcenie dzieci do, do uprawiania sportu i, i pokazania, że można się fajnie, fajną przyjemność z tego czerpać. Rozgrywki. Były jednocześnie mistrzostwami gminy Kozienice w piłce nożnej dla uczniów klas szóstych i młodszych. Przez blisko trzy godziny na boisku trwała zacięta walka. Trzeba przyznać, że młodzi chłopcy, których spora ilość trenuje w kozienickim klubie, prezentowała wysokie jak na swój wiek umiejętności piłkarskie. Była twarda, zacięta walka, ale prowadzona w duchu fair play. Grano najsprawiedliwszym systemem każdy z każdym, a więc wszystkie zespoły rozegrały po cztery mecze, a w sumie odbyło się 10 spotkań. Padło w nich 36 bramek, co daje wysoką przeciętną blisko 4 bramki na mecz, stwarzywszy, że czas trwania spotkania to 10 minut. Faworytem była kozienicka trójka, która gromiła rywali pokonując Janików i Świerże po 6 do 0 oraz czwórkę 7 do 0, z czego bardzo zadowolone były opiekunki Anna Kurek i Iwona Świątkowska. Trzy zwycięstwa miała również jedynka, ale w niższych rozmiarach. Mecz między tymi zespołami był ozdobą turnieju i dostarczył wielu emocji. Pierwszy bramkę zdobyli uczniowie jedynki, kilka minut później trójka wyrównała, co dawało jej zwycięstwo w turnieju. Ostatnie słowo należało jednak do podbiecznych Radosława Goli i to oni triumfowali w gminnych mistrzostwach. Okazało się, że Radek Gola to nie tylko specjalista odpływania, pływania ale na również się na futbolu. Na ciepłe słowa zasłużyli też podopieczni Marcina Kośmińskiego. chłopcy ze świerży Górnych, mimo iż grali w okrojowym składzie, walczyli czwarte miejsce, tur za czwórką, opiekun Dariusz Bojdziński, a wyprzedzając uczniów z Janikowa, prowadzonych przez Piotra Maciejewskiego. Prezes Rhein podkreślił, że na pewno to nie ostatni turniej w tym roku. Chcemy, aby się odbyły trzy turnieje w tym, w tym cyklu Regionalnej Ligi Młodzieżowej, natomiast no, w kolejnych latach na pewno no, większą ilość turniejów. No, zobaczymy jak pozwoli na to po prostu ten okres, w jakim się znajdujemy. Natomiast w tym roku chcemy trzy turnieje, czyli to jest to pierwszy, zrobimy jeszcze kolejny eliminacyjny i główny finałowy już z nagrodami rzeczowymi i z medalami i, i, i tutaj z pełną... Z pełną oprawą. Myślę, że turniej finałowy się odbędzie już na hali. Uroczystość zakończenia poprowadził organizator Mirosław Jakubiec z PSP nr 2, a duży wkład pracy w organizację włożyli członkowie zarządu Enei Energii i trenerzy grup młodzieżowych. Dyplomy i medale ufundowane przez gminę wręczali opiekunowie drużyn. Na koniec kilka ciepłych słów do młodych adeptów futbolu skierował Paweł Rein. Nie zabrakło też wspólnych fotografii. Wszyscy uczestnicy wystąpili w oficjalnych koszulkach Regionalnej Ligi Młodzieżowej NEAK 2020. Wątek piłkarski kończymy kampion klasą A. Gracja Tczów po serii 12 zwycięstw straciła pierwsze punkty w sezonie. Sposób, by zatrzymać lidera, znaleźli młodzi piłkarze Energii Kozienice. Remisy energii i plonu oraz wygrana Magnuszewa w 13. kolejce kampeon klasy A. Ogromną niespodziankę sprawili podopieczni Artura Gugały. Młody zespół energii, złożony niemal z samych wychowanków, jako pierwszy w tym sezonie zatrzymał grację trzów. Kozieniczanie, choć do przerwy przegrywali 0-2, w drugiej połowie po golach Łagowskiego i Stępińskiego odrobili straty i wywalczyli punkt. Energia w tym sezonie nie przegrała meczu na własnym terenie. Trzeci mecz z rzędu zremisował plon. Zespół z Garbatki tym razem podzielił się punktami z Gryfią Mirów. Piłkarze Mateusza Kocyka są niepokonani od 11 spotkań. Taką samą serię ma Polonia. Już, nie pokonując KS Potworów 4-0, wygrali piąty kolejny mecz. Z kolei Magnuszew wygrał szósty w sezonie i czwarty mecz na własnym boisku. Zespół Jacka Prockiego pokonał 3-2 KS Jastrząb. Piątej kolejnej porażki doznała Skarżywianka. Tym razem poległa na wyjeździe z rezerwami broni 1-5. Bez punktów pozostaje WUX. Zespół z Rudy Wielkiej 12 mecz przegrał na wyjeździe z Wisłą Solec 0-3. W rywalizacji drużyn z dołu tabeli KS Homentów wygrał 3-1 z krępianką rzeczniów. Remisem 1-1 zakończył się mecz akcji z Wisłą Hotcza. Na pierwszym miejscu pozostała Gracja Tczów 37 punktów. Na drugie awansowała Polonia Iłża, która do lidera traci 8 oczek. Trzeci jest Plon 28 punktów. KS Magnuszew awansował na szóste miejsce 20 oczek. Enea Energia pozostała na 9 pozycji, 17 punktów na koncie. Tabele od wielu kolejek zamykają krępianka, potworów i ruda wielka. Czas na siatkówkę. Dobre wieści z obozu Enei NA KKS-u Nasi siatkarze powrócili do treningów. Dwutygodniowa przerwa w grze spowodowana była kwarantanną i kilkoma potwierdzonymi zakażeniami koronawirusem. Na szczęście zawodnicy chorobę przeszli dość łagodnie i już czują się dobrze. Najbliższe spotkanie KKS rozegra 7 listopada. We własnej hali zmierzy się z liderem tabeli Arką Tempo Hełm. Cały czas trwają rozgrywki Ligi Amatorskiej. O krok od zapewnienia sobie pierwszego miejsca są lotnicy z Dęblina. Spójrzmy na komplet wyników i tabelę po piątej serii spotkań. Piątą kolejkę rozegrały w poniedziałek zespoły rywalizujące w amatorskiej lidze siatkówki. W pierwszych meczach San Escobar pokonał Bomba Team, a lotnicza Akademia Wojskowa wygrała z juniorami KKS-u. Oba spotkania rozstrzygnęły się w dwóch partiach. Tajbrek był potrzebny w rywalizacji drugiej i trzeciej drużyny tabeli. Bako po porażce w pierwszym secie do 21, w dwóch kolejnych rozbiło drużynę Robsona do 17 i 4. Z kolei w starciu zespołów, które przed tą kolejką pozostawały bez wygranej, Bocian Team wygrał 2-0 z Józio Carrent. Na pierwszym miejscu w tabeli umocnili się lotnicy z Dęblina, komplet 15 punktów. Drugie jest Bako, a na trzecim pozostała drużyna Robsona. Stawkę zamyka Józio Carrent. Szósta kolejka zostanie rozegrana w poniedziałek 2 listopada. W pierwszych meczach zagrają Bocian Team i Bako oraz drużyna Robsona i juniorzy KKS-u. W drugiej serii spotkań zmierzą się Bomba Team z Lotniczą Akademią Wojskową i Sanes Kobar z Józiu Karrent. Zmieniamy dyscyplinę. Teraz tenis stołowy. W meczu na szczycie trzeciej ligi zawodnicy KTS-u Kozienice przegrali na wyjeździe z Limą Pruszków 4 do 8. Trzy punkty zdobył Marcin Grzyb, a jeden Grzegorz Tamioła. Był to jedyny rozegrany mecz czwartej kolejki, więc układ sił w tabeli się nie zmienił. KTS póki co pozostaje na drugim miejscu. Grała także czwarta liga. Pierwsze punkty wywalczył trzeci zespół naszego klubu. W czwartej kolejce czwartej ligi trzeci zespół KTS-u Kozienice wygrał na wyjeździe z Lupusem Kabaty 8-5. Po dwa punkty dla naszego zespołu zdobyli Mateusz Sroczyński, Michał Bartoszuk i Jakub Hołuń, a po jednym Jarosław Kozłowski i Debel Sroczyński-Bartoszuk. Czwarty mecz bez choćby jednej przegranej gry wygrał ULKS Kazanów. Lider rozbił 10-0 Sokoła Brwinów. Trzy pozostałe spotkania także wygrali gospodarze. Kowala z Limą, a budowlani z Akademią po 8-4, a tenis Węgrów pokonał SKS 40 Warszawa 8-2. Nie odbył się tylko mecz Mazowi z drugą drużyną Kazanowa. Liderem tabeli jest oczywiście ULKS Kazanów, komplet 8 punktów i bilans gier 40 -0. Osiem oczek, ale w pięciu spotkaniach zgromadził Luks Kowala. z Kozienice z dorobkiem dwóch punktów w dwóch meczach zajmuje dziesiątą pozycję. Bez punktów pozostaje jedynie SKS 40 Warszawa. To na dzisiaj wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję, do zobaczenia.